Wracamy do studia telewizji w Polsce.pl i tak jak Państwu obiecałem przed przerwą, razem ze mną już jest redaktor Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl. Witaj Wojtku. Dzień dobry, witam Państwa. No i też obiecałem naszym widzom, że wrócimy do sprawy posła Gawłowskiego, który jeszcze w areszcie sobie posiedzi, gdyż Sąd Okręgowy w Szczecinie podtrzymał decyzję, podjął ostateczną decyzję właśnie w sprawie tego tymczasowego aresztu. Platforma Obywatelska myślała, że Gawłowski wyjdzie. Gawłowski myślał, że wyjdzie. Roman Giertych myślał, że Gawłowski wyjdzie, a jednak się okazało, tak jak przekazuje też rzecznik sądu, że te dowody są na tyle poważne i dają na tyle duże prawdopodobieństwo popełnienia tych zarzucanych czynów Gawłowskiemu, że jednak ta decyzja utrzymania tego aresztu jest jak najbardziej słuszna. Tam jest jeszcze jedna bardzo istotna moim zdaniem taka przesłanka, o której mówi, na razie oczywiście w ustnym uzasadnieniu, wszyscy czekamy na pisemne, myślę, że ono będzie najbardziej miarodajne, najbardziej kluczowe, ale tam jest wprost stwierdzenie, że jest podejrzenie matactwa. Drodzy Państwo, to myśmy w ciągu długiego weekendu opublikowali dwa materiały na portalu w polityce.pl dotyczące Stanisława Gawłowskiego. Rzeczywiście udało nam się dotrzeć do informacji bezpośrednio wynikających ze śledztwa. One są dla nas porażające. To jest przykład takiego, rozmawialiśmy, nawet żartowaliśmy przed wejściem do studia, takiego bagna, gdzie ręka rękę myje, gdzie jest kolega Bodzio, czyli niejaki Bogdan K., facet, który właśnie skorumpował prawdopodobnie Gawłowskiego, który mu na jakichś tam stacjach benzynowych pod Koszalinem pieniądze wsadzał do kieszeni. To są też ludzie, którzy zarabiali olbrzymie pieniądze na wielkich melioracyjnych inwestycjach. Dziś się okazuje, że to dostawali te inwestycje, te wielkie roboty, no nie za darmo, bo pieniądze szły gęstym strumieniem i to nie tylko do Gawłowskiego. Występuje w śledztwie co najmniej jeszcze kilka osób, a co do których ja nie mam wątpliwości, że uczestniczyły po prostu w gangu, no można powiedzieć, w takim układzie zamkniętym, który stworzony został na zachodnim Pomorzu, w Szczecinie, w Kołobrzegu. A to są niezwykle mroczne historie facetów, którzy bawią się za dziesiątki tysięcy złotych w Meksyku, w Australii, z posłem, sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, ówczesnym wiceministrem przecież środowiska, odpowiedzialnym za miliardowe, gigantyczne inwestycje. I jakby... Cały ten obraz, oczywiście to są tak zwane, jak to mówimy, dziennikarze śledczy, boki, ale jakby klucz tej sprawy, no jest porażające, no po prostu łapówy, no wręczane jeden drugiemu, gdzie tak jak już wspomniałem, ręka rękę myje. Dziś zauważyłem, że posłowie Platformy Obywatelskiej jakoś nie krzyczą w obronie Stanisława Gawłowskiego. Ja sobie przypominam w połowie kwietnia, kiedy były wielkie konferencje organizowane pod szczecińską prokuraturą, pod sądem, był Michał Boni, ten ordynarny czerwony skarżypyta TW, który obiecywał solennie, że będzie do instytucji unijnych uderzał, prawda, i bronił tam Stasia Gawłowskiego, zwanego Stachem, bo Stachem nazywał go i Grzegorz Schetyna, i osoby przebywające obecnie w areszcie, to dość znamienne. Ciekawa sprawa, ale powiedz mi, z czego to może wynikać, że Platforma Obywatelska zachowuje taką wstrzemięźliwość akurat w tym momencie, wydawałoby się dość istotne. A czy ja myślę, że do części działaczy Platformy, no generalnie powiem tak, nie jest tajemnicą, że w Platformie Obywatelskiej istnieje pewien podział, jeśli chodzi o sprawę Gawłowskiego. Jest ta twarda ekipa Schetyny, ludzi od początku w Platformie Obywatelskiej. W tej ekipie jest również Donald Tusk, broniący przecież Gawłowskiego, przypomnę, bo ktoś mógł o tym zapomnieć. I to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, że Gawłowski wie, co wie Gawłowski. Gawłowski wie wszystko. Gawłowski wie o każdym jednym grzeszku Platformy Obywatelskiej. Gawłowski ma potężną wiedzę na temat finansowania kolejnych kampanii wyborczych, bo od tego był. A to jest facet, którego mi opowiadali, i to członkowie Platformy Obywatelskiej, jak pisaliśmy dwa tygodnie temu tekst do tygodnika Sieci, to oni wprost mówili, że to jest tak zwany bankier. To jest facet, który też trzymał kasę, który tego pilnował. A pamiętajmy, że początki Platformy Obywatelskiej są niezwykle niejasne, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowania, prawda? Tacy ludzie byli potrzebni, tacy ludzie z taką wiedzą, no są niezwykle dla Platformy Obywatelskiej cenni. Ich się będzie broniło, tak jak broniono w połowie kwietnia. No teraz troszkę chłopcy przygaśli, no bo też zdają sobie sprawę, że jeżeli są dwie decyzje niezależnego sądu i one są właściwie bliźniacze w związku z aresztem, pierwsza
wsadzająca Gawłowskiego do aresztu, druga podtrzymująca po zażaleniu Gawłowskiego tę decyzję, no to zaczynają się zastanawiać. Potężny odłam w samej Platformie mówi utopić Gawłowskiego za wszelką cenę, bo to nie my razem z nim. A to jest oczywiste w każdej strukturze mafijnej, a wielokrotnie się tymi strukturami zajmowałem, że beton musi siebie bronić, prawda? Ponieważ w każdej mafii lojalność jest podstawą. Niech sobie nasi widzowie sami odpowiedzą, kto tu jest mafią i kto te standardy wprowadza. Właśnie, ale kolejne pytanie, które się gdzieś pojawia, czy pan Gawłowski, czy pan poseł Gawłowski zacznie mówić właśnie o tym wszystkim, o czym wie, o tych jakichś niejasnościach związanych z Platformą Obywatelską, czy wierzysz w to, że właśnie w tym kontekście otworzy usta i powie to, na co tak naprawdę no czeka prokuratura na pewno? Pamiętajmy o jednym, a mianowicie, że to jest zawsze bardzo indywidualna sprawa, bardzo często niezależąca od kwestii politycznych czy kryminalnych, ale od kwestii indywidualnych danej osoby. Są ludzie, którzy pękają bardzo szybko w tymczasowych aresztach i sypią na prawo i lewo, bo bardzo szybko chcą wyjść. Są ludzie wchodzący w tak zwanego deala, czyli po prostu będący małym albo dużym świadkiem koronnym. Ja nie sądzę, żeby Gawłowski puścił parę z ust. A czy powiem zupełnie szczerze, na miejscu Gawłowskiego siedziałbym cicho. Dlaczego? Dlatego, że z tego co wiem, on się boi po prostu własne życie. Znaczy, pamiętajmy, że jeżeli w tle mamy interesy na setki milionów złotych, a w tle mamy wielkie inwestycje, w które zamieszani byli po prostu przestępcy, to pamiętajmy, że ręce mafii zawsze są bardzo długie. I mogłoby się zdarzyć, że pan Gawłowski miałby wypadek w kryminale. Przecież znamy takie przypadki. Więc myślę, że będzie siedział cicho. Myślę, że tego głównie pilnuje dzisiaj Roman Giertych. A czy Roman Giertych jest zbyt wytrawnym mecenasem, żeby nie wiedzieć, że przy tych dowodach, które ma prokuratura, a pamiętajmy, że jako pełnomocnik ma wgląd w część materiału dowodowego, no to musiał sobie zdawać sprawę, że to jest mocne. Dlaczego? Czym grał? No, grał cyrkiem, grał polityczną szopką, pierwszy więzień, czwartej RP, polityczny i tak dalej. No nie miał innego wyjścia, bo zdawał sobie sprawę, jak mocny jest materiał dowodowy. My ujawniliśmy w tygodniku sieci i w portalu w polityce.pl zaledwie cząstkę tego wszystkiego, co dziś posiada prokuratura. Pamiętajmy, to śledztwo toczy się od ponad 6 lat. No przecież to pierwsze sygnały to jest 2012, 13, 14 rok. I tutaj nawet nasi widzowie mogą zobaczyć, co pan Roman Giertych właśnie na swoim Twitterze w kontekście dzisiejszego orzeczenia sądu napisał. Dzisiejsze orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie tworzy smutną historię wymiaru sprawiedliwości pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. I pisze to mecenas Giertych, który ma gębę pełną frazesów o niezawisłości sędziowskiej, o tym, że sądy właśnie są niezależne, że trzeba je chronić właśnie przed naciskami politycznymi. Dwa sądy wydały bardzo jasną, spójną decyzję w sprawie Stanisława Gawłowskiego. Naprawdę, proszę mi wierzyć, gdyby sąd posiadał poważne wątpliwości dotyczące tych zarzutów, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że orzekłby zupełnie inaczej, nawet dla świętego spokoju. Pamiętajmy o jednej rzeczy, część naszych widzów może o tym nie wiedzieć. Sędzia wydający decyzję o tymczasowym areszcie doskonale wie, że jeżeli ta decyzja jest wydana z naruszeniem prawa, z pogwałceniem dowodów, to takiemu sędziowi naprawdę grozi poważna sprawa dyscyplinarna i olbrzymie koszta, o czym wiemy, dla Skarbu Państwa. To nie jest tak, że sędzia sobie na podstawie komiksu czy czterech zeznań paru panów, którzy próbują ratować swoją skórę, bo i takie zeznania są również w materiale dowodowym, wydaje taką, a nie inną decyzję. To jest olbrzymia odpowiedzialność. Jeszcze jedna rzecz. Sędzia, który dzisiaj wydawał decyzję, to jest wybitny sędzia szczeciński, człowiek z tak zwanego wydziału odwoławczego karnego. Tam jest naprawdę elita. To są najlepsi sędziowie wydziałów, generalnie wydziału karnego na całym zachodnim Pomorzu, więc wierzę tutaj w uczciwość tego człowieka, zwłaszcza, że jeszcze raz powtarzam. Ten materiał dowodowy, który dzisiaj zobaczył sędzia, który rozpatrywał zażalenie, on się oczywiście troszkę różni od, jest go więcej nieco tego materiału dowodowego niż w połowie kwietnia, ale w takich zrębach zasadniczych on się wiele naprawdę jakoś tam szczególnie nie różni, więc no dwie decyzje i innych decyzji być nie mogło. My wiemy, każdy, kto się zajmuje takimi sprawami, wie, natychmiast byłoby mataczenie, o ile ono, no, o ile tego mataczenia nie ma, prawda, bo pamiętajmy, że można mataczyć również zza krat.
Tutaj kolejne informacje na naszych ekranach mogą nasi widzowie obserwować, tym razem z portalu wpolityce.pl, dotyczące właśnie sprawy posła Gawłowskiego. Ale skoro mówisz, że może się on bać o własne życie, to może jednak rola świadka koronnego by była najlepszym rozwiązaniem. W takim prostym, filmowym świecie przestępców i prokuratorów służb specjalnych tak, ale też pamiętajmy, że tak naprawdę Stanisław Gawłowski to jest człowiek, znaczy nie chcę powiedzieć o dwa zdania za dużo, natomiast to jest człowiek, który ma finansową zapewnioną przyszłość. O, może tak się wyrażę. I niech widzowie sami się zorientują, o czym mówię. I to jest człowiek, któremu grozi 10 lat pozbawienia wolności. Nie wierzę, żeby wyrok sądu na koniec tej sprawy brzmiał 10 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Myślę, że pan Gawłowski dostanie od 6 do 8 lat, z czego przesiedzi połowę. I jeśli oczywiście to jest pieśń przyszłości, to niczego nie przesądzamy. Ale przyjmijmy roboczą hipotezę, że zostanie skazany na między 6 a 8 lat pozbawienia wolności. Doliczy się mu na pewno okres, w którym przebywał w tymczasowym areszcie. Jeszcze nie wiemy, jaki to będzie. Myślę, że odsiedzi w sumie może 3 lata, może 4. A to naprawdę nie jest wiele dla ludzi, którzy pewien sposób, powiedzmy, prowadzenia biznesu mieli, czy działalności przestępczej. Ryzyko wliczone w działalność, można też tak to w pewien sposób ująć. A powiedz mi, czy w tej sprawie powinien sąd, prokuratura liczyć się z czasem, czy może tutaj jednak spokojnie i powoli wszystko powinno być wyjaśniane? Bo ja słyszałem taką opinię, że jednak tu się w tej sprawie zwlekać nie powinno. Nie, no absolutnie w żadnej sprawie nie powinno się zwlekać. Areszt tymczasowy nigdy nie powinien być tak zwanym aresztem wydobywczym gdzieś, czyli takim, w którym trzyma się człowieka po to, żeby zmiękł. Natomiast pamiętajmy jednym, gro materiału dowodowego zostało już zebrane. Pamiętajmy, że ta sprawa była umarzana przecież pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej, też w bardzo tajemniczych, dziwnych okolicznościach. To wyjaśnia inne postępowanie teraz. Więc ja myślę, że nie, trzeba oczywiście jak najszybciej przygotować akt do oskarżenia, ale też nie popadajmy w szaleństwo. No, te materiały muszą być spójne, muszą być rozbudowane, muszą być podparte również innymi źródłami. Wiemy, że tych źródeł informacji dla zarzutów było kilkanaście. Pamiętajmy, że są dziesiątki zeznań. To właściwie jest zebrane, ale pojawiają się codziennie niemal nowe okoliczności. Chociażby sprawa tego apartamentu chorwackiego, prawda? Kiedy tak naprawdę nowe informacje pojawiły się wręcz już po zatrzymaniu Gawłowskiego, kiedy się nagle okazało, że zaczęli świadkowie mówić różne rzeczy przed prokuratorami. Nagle się okazało, że to jest kolejny potężny wątek afery. Więc dajmy spokojnie pracować prokuratorom. Wydaje mi się, że oczywiście to od sądu będzie zależeć, czy będzie przedłużał, jeśli będą wnioski prokuratury, areszt, czy nie będzie tego robił. No to jest pieśń przyszłości. Nie chciałbym w żaden sposób, żeby media też naciskały, prawda, na sąd, czy nam nawet nie wypada w ten sposób nagabywać. Zasada jest prosta, procesowa, jak najszybciej, ale oczywiście z pełną dbałością o materiał dowodowy. A po więcej informacji w kontekście tej sprawy odsyłamy państwa na portal wpolityce.pl. Tam właśnie między innymi teksty Wojciecha Biedronia na ten temat, na temat sprawy posła Gawłowskiego. Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę, a państwa zachęcam do pozostania z nami już za moment. Tuż po przerwie moim państwa gościem będzie Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji.